Co widząc Atalia, matka Ochozjasza, iż umarł syn jej, powstawszy, pomordowała całe to potomstwo królewskie z domu Judy. Druga księga Kronik, 22 rozdział, 10 werset. Każdy dziedzic i każdy włos. Nikczemna królowa Atalia zniszczyła całe królewskie potomstwo męskich potomków króla Dawida. Atalia zniszczyła całe królewskie potomstwo męskiej linii króla Dawida. Cała ta smutna historia i szczęśliwe zakończenie są zapisane w drugiej księdze Kronik 22 i 23. Jej wysiłek zniszczenia królewskiego nasienia został udaremniony przez interwencję bogobojnego Jehojady. Jedno dziecko, Joasz, zostało zachowane. Dramatyczny moment w historii mesjańskiej. Zachowano przodka Chrystusa. Gdyby Joasz został zabity, Zbawiciel nie mógłby przyjść na świat po ludzku rzecz biorąc. Ale czuwała nad tym Boża opatrzność. Jehojada nie był sławną osobą. W rzeczywistości być może nigdy nawet o nim nie słyszałeś. Jest sławny w Królestwie Bożym. Być może dzisiaj jakaś interwencja lub akt łaski z twojej strony może mieć trwały wpływ na Królestwo Boże. Może nigdy nie sprawi, że staniesz się sławny lub uznany przez świat, ale niebo to widzi, a interesy Chrystusa i Jego Królestwa na tym skorzystają. Bóg nadzoruje każdy szczegół naszego życia. Uchronił Joasza przed morderczą Atalią, kiedy linia mesjańska pozornie wisiała na włosku. Bez obaw. Bóg miał nad tym kontrolę. Czy Pan Jezus Chrystus nie nauczał, że jeśli nawet jeden wróbel spadnie na ziemię, to nie stanie się tak bez woli Ojca? Tak, czy Pan Jezus Chrystus nie nauczał, że jeśli nawet jeden wróbel spadnie na ziemię, to nie stanie się tak bez woli Ojca? Mamy to wyraźnie opisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 29 werset. Niedawno przeczytałem u pewnego chrześcijańskiego autora następujące zdanie. Każdy włos policzony, Mateusza 10:30. Każda łza zebrana, Psalm 56:8. Każdy dzień wyznaczony, Psalm 139, werset 16. Każdy chrześcijanin wybrany, Efezjan 1, rozdział 3, werset. Każda historia spisana, Dzieje Apostolskie, 15, rozdział 18, werset oraz Izajasz 46, 9-10. Każdy dekret niepodważalny, Daniela 4, 34. Każdy władca ustanowiony, Daniela 4, 17 i Rzymian 13, 1. Każda władza poddana, Efezjan 1, rozdział 20-23 wersetu. Co widząc Atalia, matka Ochozjasza, iż umarł syn jej, powstawszy, pomordowała całe potomstwo królewskie bez miłosierdzia z domu Judy. Druga księga Kronik, 22 rozdział, 10 werset.